Małgorzata Ostrowska i znany z Big Brother Gulczas mają ze sobą o wiele więcej wspólnego, niż ktokolwiek mógłby się spodziewać. Niewiarygodne, co ich łączy. Małgorzata Ostrowska powraca po 12 latach z zupełnie nowym krążkiem. Fani długo czekali na ten moment, a oficjalna informacja o wydaniu albumu wzbudziła wśród nich wiele dyskusji nad ulubioną artystką. Z każdym dniem media obiega coraz więcej szczegółów z jej życia, o których, z powodu długiej ciszy, niewielu wiedziało. Na jaw wyszło m.in. co łączy wokalistkę z doskonale znanym wszystkim Gulczasem z Big Brothera. Niewiarygodne doniesienia. Małgorzata Ostrowska powraca po latach. Ujawniono, co łączy ją z Gulczasem specjalnie dla portalu Pomponik. Była liderka Lombardu, a obecnie solistka, Małgorzata Ostrowska, udzieliła wywiadu, w którym obszernie opowiedziała o swoim powrocie, zdradzając też wiele osobistych ciekawostek. Zdradziła m.in. co zmotywowało ją do wydania nowego krążka i chyba nikt nie spodziewał się, że bodźcem głównym było tak przykre doświadczenie. Bodźcem, który zmobilizował mnie do nagrania płyty, była śmierć mojego wieloletniego menadżera i oddanego przyjaciela Piotra Niewiarowskiego. Jemu ją zadedykowałam. Jego odejście uświadomiło mi, że nie warto pewnych spraw odkładać na później, w nieskończoność. Czas na nikogo nie czeka. I tak odnoszę wrażenie, że ciągle mi go brakuje, wyznała. Dzisiaj grzeje, jeden. Co łączyło Annę Przybylską i Zenka Martyniuka? Ujawniono zdumiewające zdjęcie sprzed lat 2. Infekcja okazała się gorsza niż przypuszczano, Paweł Królikowski planował samobójstwo. Nikt nie miał pojęcia, o dramacie uwielbianego aktora przed laty to jednak nie koniec zaskakujących informacji. W powrocie na scenę i przebrnięciu przez rosnącą popularność pomaga jej ukochany mąż, z którym od lat tworzy szczęśliwe małżeństwo. Mało kto wiedział, że wokalistka jest związana z Jackiem Gulczyńskim, bratem popularnego Gulczasa z Big Brothera. Nawet najwięksi fani nie spodziewali się, że artystka jest od lat szwagierką znanego bohatera show. Trudno się jednak temu dziwić, bowiem choć oboje należą do osób rozpoznawalnych, raczej nie brylują razem na salonach, a i w mediach społecznościowych nie pojawiają się ich wspólne zdjęcia. Najlepsze newsy dnia, źródło, Pomponik. Następny artykuł. Nie przegap żadnych najciekawszych artykułów. Kliknij i obserwuj Pikio. PL na Google News.